rower w mieście powinien być pewną integralnym środkiem transportu dla wszystkich w Wrocławiu. Rower jako komunikacja zbiorowa, rower jako system połączonych, sieć połączenia całego Wrocławia ze sobą nawzajem. Powstają ścieżki rowerowe, super, ale jest naprawdę dużo do zrobienia. Brakuje śluz, brakuje pewnej jednorodności, brakuje synchronizacji między ulicami. Na Grabiszyńskiej nagle się nakończy ścieżka rowerowa, na Legnickiej, na Drubnera. Takich elementów jest mnóstwo i należy stawiać na rozwój. Kwota aktualna jest zbyt mała na politykę rowerową przeznaczona. Obecnie jest to w budżecie miasta około 3,2 miliona złotych. Jest to zdecydowanie za mało. Ludzie korzystają z roweru ze względu na praktykę, na pewne korzyści, które osiągają z tego, że są rowerzystami i korzystają właśnie z tego środka transportu. Co w infrastrukturze powinno być najważniejsze? Najważniejsze powinna być spójność i ciągłość. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest kwestią podstawową, czyli śluzy rowerowe, wygospodarowane osobno w ogóle niezależne ścieżki rowerowe. No, kolejny problem to jest to, że nie ma czasu, gdzie roweru zostawić, no, nie ma stojaka rowerowego, a nie zawsze jest miejsca, żeby do płota przytwierdzić. Aby dążyć do tego ambitnego celu, jaki miasto sobie postawiło, te 10% udziału ruchu miejskiego, to żeby do tego dojść, najpierw trzeba zrobić infrastrukturę. Infrastrukturę bezpieczną, infrastrukturę spójną, infrastrukturę uwzględniającą różne potrzeby. Często traktujemy siebie nawzajem, jakbyśmy wojowali, jak jadę na rowerze, to ci wszyscy nie są źli, później jadę samochodem, wszyscy nie są źli. No, mentalnie musimy się zmienić też trochę na to. Musimy patrzeć na to, że jest się raz rowerzystą, raz się jest pieszym, raz się jest kierowcą i wówczas trzeba myśleć o tej drugiej osobie, bo to jest taka rzecz, w którą też trzeba zmienić. Podstawy mentalne, podstawy właśnie infrastrukturalne, no to jest taka podstawa. No.